Park Kościuszki, jesteśmy przy fragmentach klonu, który był jednym z klonów, które wchodzą w skład pomnika przyrody, grupowego pomnika przyrody Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu. Tutaj staraniem Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego udało się po ścięciu tego drzewa, ponieważ było martwe i po likwidacji, zdjęciu go z inwentarza pomników przyrody zachować do samoistnego rozpadu, co też powoli się staje. Tutaj przez lata to drzewo było wykorzystywane do sesji zdjęciowych, czy to nowożeńców, czy też na przykład ponieważ jest tutaj blisko też katedra, to oprócz nowożeńców mamy też komunistów. No i komuniści tutaj, rodzice po uroczystości robili im zdjęcia. Tam jest drugi klon jesionolustny, który również został zdjęty i został zatrzymany. Natomiast no, mieliśmy nadzieję, że będzie to przyczynkiem do dyskusji na temat roli starych drzew, tych zamierających i tych usuwanych w parkach, dlatego że no, stoimy na stanowisku, że no, takie stare drzewo jest ostoją bioróżnorodności, ponieważ tutaj naprawdę dużo organizmów żyje w takim drzewie. Na temat tych dwóch drzew pozostawionych tutaj niedługo ukaże się praca, która przez lata od momentu ścięcia tego drzewa, tych drzew, i poprzez kolejne lata śledziła tutaj sukcesję organizmów, które głównie entomofauny na tych pniach. No i dosyć ciekawe stąd są wnioski. Były też gatunki, które znalazły się w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt, no jeśli chodzi tutaj o owadę oczywiście w tej części. No i kawki się zbierają nade mną. A na noclegowisko, pewnie polecą na to główne noclegowisko, które jeszcze istnieje. No już bez tej ilości gawronów, która tutaj zimą była. No te gawrony, tak jak już mówiłem wcześniej, w wcześniejszych filmach, one odleciały już do Rosji. Natomiast gawrony, te, które są wcześniej tutaj zimowały, a były z tej populacji radomskiej, albo są w koloniach już i naprawiają gniazda, albo też jeszcze nie doleciały, dlatego że no, z Belgii mają dosyć jednak te 1400 km, chociaż to można przebyć kilka dni, więc no być może są jeszcze poza granicami administracyjnymi Radomia. Zobaczymy, w tym roku miasto rezygnuje z płoszenia gawronów. Powiem nie bez satysfakcji, że po konsultacjach z miastem, z klubem, ze strony Zakładu Usług Komunalnych, no takie rozwiązanie zastosowano. Zobaczymy, jakie będą efekty. Otóż no, po tych latach doświadczeń uważaliśmy, że właściwie to płoszenie w okresie lęgowym jest zbyteczne i można by było się skupić na uciążliwości gawronów, które, czy też ptaków krówkowatych, noclegowisk, przepraszam, które tutaj funkcjonują już w okresie polęgowym i tu rzeczywiście stanowią utrapienie, szczególnie dla osób, które przychodzą przez park. No i w tym okresie można by było je rzeczywiście płoszyć. Natomiast w okresie lęgowym najlepiej, gdyby pozostał monitoring tej populacji na terenie całego miasta, a dlatego, że gawrony, spadła ich liczebność mniej więcej no prawie 60% w stosunku do tego, co mieliśmy w połowie lat 90. czy też później w roku 2011, kiedy je dosyć dokładnie liczyłem na terenie miasta. Wobec tego mamy jakieś dane takiego monitoringu, no powiedzmy naszego klubowego, amatorskiego, który się odbywał tutaj. Wobec tego należałoby jednak o ten gatunek już zadbać.
gatunek, który się znalazł na listach Polskiej Czerwonej Księgi Ptaków.